Hej, z Cenebachus, witam was w kolejnym odcinku z Chaos Moda, czyli nasza piękna seria, w której skaczą pojazdy, wyskakujemy z niego, pierdziele to. Dobra, wracając. Jest to seria, w której co 30 sekund dzieje się randomowy efekt, u góry jest taki licznik pseudo, więc let's go. Czemu jest misja w tym sklepie dla Michaela, co? A na premierę filmu jedziemy! No tak, nasz piękny film, okej, to ma sens. Let's go, garniturki. No jedyny prawdziwy to jest ten, nie? A, no to sobie dobiorę. Dobra, dajmy sobie ten. Autozapis, okej, okay. Let's go. Ej, co jest? Czemu gra każe mi tutaj podejść? Muszę założyć ten smoking naprawdę? Ja pierdzielę, dobra, to tłumaczy wszystko. Come on, czemu? To co, do kascenki musi pasować? No i Jimmy odpierdziela, nie? Zgaduję, że zaraz działo orbitalne w niego walnie i tyle będzie z tego imprezowania. Ej, zobaczcie, że wszystkie negatywne efekty, które nam się trafiają, nie działają. Był efekt, który powoduje to, że nasze pojazdy skaczą. Był efekt, który wystrzeli nasze pojazdy w kosmos. I nic, więc spoko. O nie, Devin. Dobra, wiem co się stanie, ale... Ale wciąż. O! Siemanko, Chop. Hello. Nie, Chop! To jest, z tym Chopem. Żyje? Nie żyje. Lecz. O nie! Dobra. Ale żyjemy. Co jest Jimmy? Co jest? Jak on się tutaj znalazł w ogóle? To jest w ogóle fajna misja, nie? Aż obejrzymy to naprawdę, bo to jest dobra cutscenka, nie? To jest z tego, z trailera, nie? To co powiedział przed chwilą. To jest piękne, nie? Ale że dopiero teraz go zauważył. Devin, the fuck are you doing here? Hey, what a movie, huh? Meltdown. Congratulations, Mikey. We did it. Hey, let's get a picture, huh? You, me, the proud producer. Such a pleasure working with you. You see, I was here. Unlike your wife. Seems to be stuck at home. You twisted fuck! You're a dead man! Let's go, Jim, come on! Jest piękny, nie? Co jest? What's happening? Co jest? Michael! The girls are in danger. We gotta... Nie, nie, nie! Ej, żyje? Nie, nie żyje! Zblokowało mnie, czemu? UFO! Nie! To te UFO mnie zblokowało! Nie gadajcie! Nie mogę nic z tym zrobić! A, dobra, jest, spadłem, ale... Co jest? Ej, wyjdę stąd czy nie? Czy będzie tutaj UFO stać? Pewnie mnie wyrzu... Nie, jest! Dobra, mogę iść. A, meteoryt? Nieważne. Dobra, bierzemy ten pojazd. Let's go. Ciekawostka. Jestem... napity i mi się trzęsie kamera. No to odpalam pierwszą osobę i już się nie trzęsie, elo. Gitara. Nie! No nie! Naprawdę na motorze? Nie. Ej, ale w ogóle... Pierwsza osoba jest słaba ogólnie w GTA, ale na motorkach to jest bardzo fajny efekt, jak te zegary widać. Jest bardzo fajne, nie? Mi się to podoba. W ogóle mamy naszego kolegę? Mamy. Inaczej dzisiaj, w ogóle chudziej, nie? To jest okej, okay. Dobra, jedziemy tędy, bo to jest trawnik, który... Tutaj samochody na mnie wyjadą! Chciałem powiedzieć. Ugh. Go, jeszcze raz, powtórz. Uda się tym razem. To może tym razem samochód wezmę? To jest chyba lepsza opcja. Szczególnie na taki efekt. O, tu jest ta, waka. A, bierzemy. Waka jest fajna, podoba mi się z wyglądu. Nie, nie, lul. Przyjechałem, jest pod meteorytem, proszę bardzo, kurde. Gra dała mi armor, proszę bardzo, więc teraz możemy na pełnej tutaj wjechać. Nie, Meriwether już tutaj jest. Spóźniłem się lekko. Tak naprawdę to nie, skrypty, kurde. Go. Ale niemiły gość. W ogóle jak prywatna armia może... Nie no, w sumie to prywatna armia. Nie powiedzieć, jak prywatna armia może atakować dom. Zwykły, nie? Bez powodu tak naprawdę. Gdzie on jest?
A lol, ląduje, w lustro trafiłem. No to pięknie. I on leży? Co jest? Aha. Okej, okay, tego nie skomentuję nawet. I? Ej, jakby rykoszetem trafić go. Nie no, nie da się. Elo! Proszę bardzo. Dalej utrzymuję to, że GTA jest zbyt proste. Chciałem powiedzieć. Granat naprawdę. Jak mógł. W ogóle wrzucenie tutaj granatu przez Rockstar to jest najgłupszy pomysł, jaki mogli zrobić, bo to pokazuje, jak ta gra ma bardzo słaby model zniszczeń. Zobaczcie, no nic się nie stało tutaj. No dobra, coś się stało, ale. Ale granat zrobiłby większe szkody. Proszę bardzo, leżą, dobra. Jeszcze na dół. Elo. Pyk. A cyk. Super run. O, knife, okej. Użyjemy go. Czemu by nie? Proszę bardzo. Cyk. Nie, nie po ta strzała? To na dwa. Dobra, dwóch zabiłem. Gitara. Jeszcze kopa. Dobra. I jeszcze jeden. Nie potrącił mnie. Nie. Coś jest i tak. Pyk. Elo, dobra. I to. Elo. Gitara. Da się do rodziny, okej. Manko, rodzinka. El. Ej, on żył. Dopiero teraz go zabiłem. Co jest? Aha. Ten Michael ma te z widy, nie? Niewidzialny ten. Jak to się nazywa? Bongo to się nazywa? Jak to się nazywa? To może jakiś wazon po prostu jest dziwny. Nie wiem co to jest, nieważne. To chyba dobrze o mnie świadczy. Debugging, proszę bardzo. Rzeczywistość, a raczej rzeczywistość się lepszy. Maczanie wora, no tak, to jest szkoda znane, bo to właśnie to chodzi. Jeżeli w grze dasz zbyt mało różnych interakcji między graczami, to wykorzystają to, co jest. Czyli na przykład w Minecrafcie znak pokoju to jest machanie mieczem, w sensie takim, wiecie, że klikasz prawym mieczem i tak robi taki blok. To jest chyba sojusz w Minecrafcie. A no, w Call of Duty można strzelać, kucać i biegać, to ludzie kucają na przeciwnikach. Zamiast, nie wiem, tańczyć tańce z Fortnite. Nie, po raz kolejny. Co jest z tymi samolotami nie tak? Widzieliście to? Pikował normalnie w dół. Dobra, go. Ha, jest już napad? Niemożliwe, wielka fucha? To jest możliwe w ogóle? Nie gadajcie. Nie. Jadę tam, ale to nie jest finał. No nie ma szans, żeby to był finał. Znaczy ostatni napad, raczej. Okej. Zobaczmy, co my tu mamy. Mam już wybrać podejście? O nie! To jest przypał. Zaraz wiecie co? Robimy posta na karcie społeczności na 5 minut. Szybka 5-minutowa ankieta i widzowie wybiorą, które podejście wybieramy, okej? Okay? Let's go. Robimy to. Okej, okay, zrobiłem ankietę. Na, nie wiem, 10-15 minut ją zostawię, bo teraz sobie idę zrobić herbatkę. Więc zobaczymy. Więc tak, napisałem, jakie podejście wybrać w finałowym napadzie. Ankietę usuwam po kilku minutach, więc szybko głosujcie. Jest tak, subtelne van i drugie oczywiste i w nawiasie napiszę helikopter. O, to jest dobra opcja. Oczywiste i tu w nawiasie helikopter. Proszę bardzo. I puszczam ankietę. Może nawet screena zrobię. Jak się ankieta zakończy, pokażę wam na odcinku, jak się rozłożyły głosy. Więc klikam opublikuj. Let's go. Widzę, że jest lekki problem, bo nie mogę naciskać sobie escape'a, żeby zastopować grę, więc cały czas będę robić jakieś efekty, więc trochę przypał. Możliwe, że mnie gra zabije, ale jak mnie gra zabije, no to po prostu wrócę do tego miejsca i tyle. Let's go. Ej, dopiero kurwa zginęłem, czajcie to? Ja pierdolę, ale przez 15 minut nie zginęłem do tej pory. Nie zginąłem, nieważne. 200 głosów, 39% na
Vana i 61 na helikopter, więc bierzemy helikopter. Ej, czy gra mi się zbugowała? Zobaczcie, czy nie ma nic na mapie. Co jest? LOL. Ja chcę odpalić misję. No nie, ej. Czy przez to, że padłem podczas tej misji, to się... Ej, nie. To? Ej. Co jest? Zamknięte. No nie. Ej, popsuła jest gra, popsuła się. Dobra, to ja restuję gierę. Online nie. Tutaj. Powtórz misję? A, powtórz, że powtórz, nieważne. Okej, okay, wybieramy. Oczywiste. Mamy robić, okej. Okay. Tak, zdecydował lud. Robimy to. Więc tak, potrzebny nam jest dobry strzelec, tak? Nie, kierowca aktualnie, okej. Okay. Kierowca, czy jest nam potrzebny dobry? A, kierowca będzie pilotował jeden ze śmigłowców. To ma sens, okej. Okay. Okej, okay. No bo jeżeli ktoś potrafi jeździć samochodem, no to za właśnie terami śmigłowca dobrze na pewno sobie poradzi. Zobaczmy. Ten ma na fulla już. Masakra. Tak go wyszkoliłem, nie? Do finałowego napadu. Nie no, to bierzemy tego. Więcej zabierze nam procentów, no ale jest gorszy, nie? Okej. Okay. A, i tak muszę go... To po co był ten wybór? I tak muszę go brać, come on. Dobra, strzelec. Tutaj akurat mogę brać... O, Karl, 8%? Jesteś kurde całkiem niezły, nie? Ten już jest w miarę lepszy, ale... Ten jest słaby, więc go bierzemy oczywiście. Wybór broni. No. Jak to solidny facet? To jest. A i kolejny? No ten, niech będzie. Mi to pasuje oczywiście, więc klikamy Enter i let's go. A więc wiertło, czy da się zrobić tą misję po cichu? To jest pytanie, zawsze próbuję i nigdy się nie udaje. Więc w tym odcinku też spróbujemy, więc let's go. A! Michael porzucił wiertło, no tak. No spodziewałem się czegoś takiego, szczerze powiedziawszy. Okej, okay, wiertło jest... hajs. Dobra, wjeżdżamy na pełnej. No nie! Próbuję mnie stąd wyprowadzić. Chyba nie da rady tego zrobić po cichu. Chyba, że biorę go tutaj. Na chwilę. Teraz pyk. I ty! A nie, od razu policja! Nie! Jest jakiś sposób na tą misję? Aha. Kur... Sorry. Przypadkiem. Zdarza się czasami taki, wiecie, odruch. No nie! Dwa negatywne efekty pod rząd. No nie wiem, czy Forza Nkudo w sumie może być pozytywny. Albo neutralny w jakimś stopniu. Chyba zawsze jest negatywny. Dobra, go. Zobaczmy. Ale Forza Nkudo może zastępować do tej wieży, a czasami może zastępować do po prostu płyty lotniska. To jest dziwna sprawa. Gubgdiny. Czy jestem w stanie... Nie, chyba porzucę wiertło po prostu. W online da się po prostu zgubić policję w innym pojeździe, wrócić do tego przedmiotu, czy tam pojazdu, który się ukradło i tyle, nie? Ale to jest GTA 5, której powiedział, jak odjadę, koniec misji. Nie wiem. Dobra, prawie uciekłem. Jest plan taki, że tutaj kryjemy się. Tutaj? Nie, tu pociąg jedzie, nie. A może w sumie? Ej, jedna gwiazdka, znaczy dwie gwiazdki mam, a miałem trzy. Czemu jedna gwiazdka znikła? Nie podoba mi się to. Z jednej strony spoko, ale z drugiej... Nie! Nie, dobra, jadę prosto. Jadę prosto, nie chcę, żeby mi się to odczepiło. Nie chcę tego. Dobra, NPC mnie nie widzą, bo taki fajny efekt dostałem, więc jest spoko. Ale jak jadę w ich zasięg widzenia, to możliwe, że im się... Jest! Zgubiłem ich, ale tylko teraz... Jak mam to odzyskać? Jak mam to odzyskać? Walnijmy to. Przyczepiło? Nie. Maria. Pyk, dobra. I się odczepiło z powrotem. I tak, pyk, podczepione? Nie. Jest, dobra. I teraz tu musimy wyjechać. Nie wiem, po chodniku tutaj. Czy jestem w stanie wtedy przejechać w jakiś sposób?
Nie! Nie, gliny! To ci k***a kazał chodzić po tym chodniku k***anym. Nie, ale się wjebałem. Ale się wjebałem. Ale się wjebałem. Ej, 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 ale chyba jestem w stanie stąd wyjechać. Jestem. I? Jest, proszę bardzo. Easy. Ta gra jest kurwa prosta. O nie, kurwa. Ej. To się dymi? Nie, to po prostu jest ode mnie, okej, okay, nieważne. Jak ja mam ten... Nie wierzę w to. Jak ja mam stąd wyjechać? Dobra, po prostu jedziemy prosto. Innej opcji nie widzę, tutaj... Jak długie to jest? Nie gadajcie, że to jest takie cholernie długie. Na prawo czy na lewo? Na prawo. Go. Niepokojący jest fakt, że tyle negatywnych efektów było wcześniej, a teraz ich nie ma. Więc możliwe, że teraz... Nie, Rainbow. Okej. Mi to się podoba. Ej, co jest? A dobra, nie, już myślałem. Już myślałem, że jest zagrodzone. O Boże. Ej, nie, gdzie ja jadę? W ogóle, gdzie ja jadę? Aha! To nieźle, ja... Czekajcie, tu jest pokazane. Mniej więcej tu. O Boże. Nie gadajcie. Ja tędy... Ha! Nie, to ja nigdy stąd nie wyjadę. Chyba. Pogięło. Nie. Nie gadaj, że mnie przejedzie teraz. Pierdolona gra. Gówno gra. Pierdolona. Tyle męczarni. Z 5 minut jechałem tym tunelem jednym. Ciasnym takim, że ledwo co się mieściłem. I teraz takie coś, nie? Aha, no to nieźle. Mogłem sam się wysadzić, gdybym wiedział. Dobra, gościu. Pik! Żyje, lol. I? To jest akcja. Lata grania w Hitmana nie poszły na marne. Teraz tu wsiadamy. Czy nas zauważą? Biegnie typek. Nie, nie da się. Nie, ale wait. A, dobra, teraz mnie gonią, okej. Nie, ale to dziwne. Dziwne strasznie, lol. Mam pomysł, jakim uciec, mam pomysł. Jest bardzo prosty sposób na ucieczkę. Kanał burzowy, naprawdę. Wystarczy, że tam wjadę. Nawet nie muszę... W sumie? Po prostu mogę nawet tutaj chyba. I powinno podziałać, nie? Więc ja po prostu sobie tam wbiegnę. Zaczekam. Wrócę do pojazdu i jelo, tak już mnie... Gdzie on mógł się podziać? Nie mam pojęcia. Piękna jest ta gra, nie? Proszę bardzo. Nie, ta gra jest... A nie, zobaczcie, jednak NPC tutaj sobie powoli robił lekki taki spacer i by mnie w końcu znalazł, nie? Ale nie ze mną takie numery. To jest w ogóle śmieszne, bo ten pojazd u góry sobie tam stoi, ale nigdy nie jesteś w stanie zasiąść za jego sterami, nie? W żadnej misji. W sensie ten żółty, nie? Te wiertło. Proszę. Jest! Kill player! Jak pięknie! Zabrakowane... Nie. Please. Jest! Zabrakowane i koniec misji, tak? Tak? Co jest? Nie, dobra, już myślałem, że gra się skraszowała. Nie, dobra, jest okej. Okay. Czas misji... O! 10 minut prawie. Nie, ale jest okej. Okay. Więc dobra, skakujemy do pojazdu i ja się z wami żegnam. Więc siema, drap, cześć. Elo!